Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl Ukośnik tchnienie Grozy. Z Twoim nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać. Przewieź do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Nie.

Stefan Grabiński, Wampir. Część druga. Zwłoki znaleziono w ustronnej podmiejskiej hacjendzie, sztywnie rozpostarte na otomanie. Może mściwa zemsta zdradzonej kochanki wsączyła krople jadu w puchar biesiadny wśród histerycznych pląsów taranteli. Może Ból przepastny podciął krwawiące tętnice, morze. A był tak młody, zginął licząc zaledwie 30 rok życia. Zwłoki sprowadzono natychmiast do zamku i nie balsamując pochowano w grobowcu rodzinnym Sawadrów. Odtąd czterdzieści już razy ubieliły śniegi zębate Sierry Góra. 40 razy święciła wiosna. Gody powrotu po bezkresnych lianach, lewadach, po leśnych parowach. Stratę brata odczuł Alonso głęboko. Zdziczał i sposępniał. Nad śmierci Oliwareza nieraz nie zabrzmiała zwierzycy powitalna fanfara trębacza, razu nie przerzucił most zwodzony gościnnych ramion przez fosę. Nieodświeżana woda w rowach okalających grodzisko. Obrosła kępami rokiciny i szuwarów, z których wyzierały srudziałe pleśnie i kożuchy. Na zgłuszonych, zielskiem skarpach, na fortecznych zboczach pełniły od lat żałobną straż cyprysy. Oddawały się wiatrom smętne limby. Ciszę przerywał czasem zwierzę drżący głos rozity, piastunki hrabiego, gdy Przędząc na kołowrotku nuciła nikło starczą piosenkę. Czasem dolatywał parowym pogrzebowy dźwięk dzwonu Santa Pietade. Odległej o trzy wiorsty od kasztelanu. Niekiedy pod wieczorną zorzą przesuwał się wydłużoną sylwetą po skałach cień samotnego wędrowca. Mignęła barwna świta górala. W górze grały bez przerwy wielkie harfy wiatru. Pan zamku odciął się zupełnie od świata i ludzi. Zatopiony w mistycznych studiach, tracił widocznie resztę sił życiowych i gasł wśród zabójczych zachwytów ascezy. Chwilami tylko spóźnione pobłyski przeszłości roztaczały przed nim stare, zatarte obrazy, niby go gobeliny na ścianach sal rycerskich, rozśpiewane chóry minstrelów, strojne, płomienno okie senority i róże, białe powiędłe kwiaty. Gdzieś daleka melodia drga, gdzieś męski terador kona, jak łuka, ach, jak łuka gorący ton bolera. Ha, pęknijcie struny Lecz chwile takie przychodziły rzadko i wnet rozwiewały się bezpowrotnie. I znów spowijała duszę w białe całuny mistyczna zaduma. Zwykle siadywał w niszy olbrzymiego okna narożnej wypaczni twarzą zwrócony ku tytanicznym skałom, jakie piętrzyły się wokół zamczyska. Gdy go już znużyły zawiłe traktaty ascetów, odkładał foliały i zanurzywszy w błękit nieba godziny całe przepędzał bez ruchu. Nieraz już jaskółki, wracając na noslek pod zamkowe okapy, uderzały w przelocie o szyby, nieraz już gasnące na szczytach słońce oblewało srebrną głową starca szkarłatem zachodu. W dolinie krążyły tymczasem o ostatnim z sawadrów najrozmaitsze wieści. Na jedno Wszyscy się zgadzali. Don Alonso rozmawiał z duchami przodków. Ile w tym było prawdy, trudno dociec. To pewna jednak, że już od szeregu lat nawiedzały go nader dziwaczne, czasem nawet przykre sny. On sam zwrócił uwagę na jeden szczegół. Oto wszystkie w większej lub mniejszej mierze odnosiły się do Oliwareza. Wszystkie były jakby Modulacjami na ten sam temat. A tym był brat starszy. Być może, że przyczyną było silne przywiązanie, którem go za życia otaczał. Być może, że był i inny powód. Hrabia nie zastanawiał się nad tym punktem. Natomiast rozdrażniała go w najwyższym stopniu pewna okoliczność, stale występująca, ilekroć śnił o bracie. Zwykle ukazywała mu się z pomiędzy gęstych zwojów nieokreślonej materii. Tylko piękna głowa Oliwareza. Na ustach widma błąkał się wtedy zawsze zagadkowy uśmiech, gdy oczy zdawały się dawać mu do zrozumienia, że pragnie się czymś zwierzyć. Trwało to niesłychanie krótką chwilę. Potem zwoje przesuwały się i wszystko roztapiało w jednolitą ciemność. Widzenie, które miał ostatniej nocy, wywarło na nim tak silne wrażenie, że pod jego magicznym wpływem powziął Alonso szczególnie, może nawet dziwaczne postanowienie. Jak zwykle, wysiąkła z pokładu w nocy upiorna głowa oświetlona nie wiadomo skąd, padającym zielonawym refleksem. W chwili, gdy już poczęła się zasuwać za kotary, Zawarte dotąd szczelnie usta na moment odchyliły się i wyszeptały bełkocącym głosem. Odwiedź mnie i zanikły. Alonso postanowił usłuchać wezwania i w tym celu nie udał się tej nocy na spoczynek. Czuł dobrze dziwactwo swego zamiaru. Niemniej jednak nie zmienił go, lecz za wszelką cenę Chciał spełnić wolę widma. Spojrzał na zegar. Była druga po północy. Dwóch rycerzy, poruszanych ukrytym mechanizmem sprężyny, wyszło przez otwarty na oścież portal, uderzyło dwukrotnie kopiami w tarczę i zaszło za drugą ścianę klatki zegarowej. Czas był najwyższy. Wyjął z żelaznych kleszczów kuny płonącą żagiew u węgarów podwoi i przystąpił do jednej ze ścian komnaty, którą od stropu aż do posadzki zakrywała kitajowa zapona. Robota była nadzwyczaj subtelna, przytykana złotogłowym, wzorzysta perłami. Pod stuletnim jaworem śni słodko marzył urodziwy książę, Złote pukle włosów rozkociły mu się po barkach, przymknięte powieki drgają od południowego skwaru ledwo dostrzegalnym ruchem. Niedbale wyciągnięta ręka obejmuje miękkim ruchem pięć drzewa. Druga spoczywa na jelcach szpady wysadzonej w modre szafiry. Śni, marzy, może o czarującej wodnicy, co tam spod drzew w leśnej topieli się pławi. To książę Piotr z Prowancyi i jego małżonka, piękna Meluzyna. Alonco zebrał makatę we fałdy i odsunął. Na ścianie, mniej więcej w środku, ukazał się wydatny kościany guzik. Oburącz przycisnął gałkę. Ściana zaczęła się rozstępować na dwie strony, a w otworze powstałem na jej miejscu. Zaczerniała głęboko wyżłobiona czeluść. Rozświecając ciemności, pochodnią wszedł do wnętrza. Po prawej odsunął żelazną zasuwę i wyjął z głębi wielki, kilkakroć zazębiony klucz. Teraz począł badać uważnie kamienną posadzkę skrytki, ułożoną w kwadratowe tafle. Jedną z nich, znać lekko założoną, odrzucił na bok bez wysiłku. Tędy prosto już wiodły podziemne schody do grobowców. Ostrożnie, ściskając drzewce żagwi, zeszedł po stopniach w dół, zapuścił się w wąski korytarz i zatrzymał przed ciężko ukutymi wrzeciądzami. Wprowadził wyimki klucza w zamek, obrócił dwukrotnie i pchnął. Gwałtowny pęd zduszonego powietrza buchnął z wnętrza i zagasił światło. Szczęściem okazało się już zbędnym, bo cały grobowiec jasno oświetlał blask miesięczny, wdarszy się tu przez elipsoidy okienu szczytu. Odurzony, ledwie przytomny, zastanowił się de Sawadra na progu. Przed nim, po niszach wykutych w granitowej opoce, spoczywali przodkowie w swych świetnych, połyskliwych trumnach. Nic, tylko szereg trumień i stalowy pląs księżyca, niby sypki dźwięk przesiewanego srebra. Nic, tylko dzwoniąca cisza śmierci, mistyczny poszmer zaświatów. Powoli odzyskał spokój. Nisza Olivaresa ostatnia na skraju, pod samym oknem, była w tej chwili cała, wysrebrzona poświatą miesiąca. Przestronna i jasna jak w dzień. Zbliżył się. Od razu uderzyła go w nos, że dziwnie miła woń rozlana w tej części grobowca. Równocześnie wyczuwał jakąś szczególną, odrębną jej atmosferę, którą by najlepiej określić nazywając środowiskiem Oliwareza. Tak, ten niepojęty dlań nastroj czy duszę miejsca, Takim jedynie określeniem można było choć w przybliżeniu oddać. Nazwa ta, podobne ujęcie rzeczy, nasuwało się prawie odruchowo. Płynęło samorzutnie z głębi jestestwa bez rozumownych przesłanek. Żywiołowa projekcja pierwszego wrażenia, lecz na ten temat nie koniec. Hrabia nabrał na tym miejscu dość zagadkowego przekonania. Zdawało mu się, że nie jest sam w podziemiu. Nie, był tego niemal pewny. Wszystkie nerwy rozprzęgały się, że drżały, jak oszalałe struny brząkadła bajadery. Kto tu? Kto tu? Dotknął wieka trumny, nie śmiejąc podnieść w górę. Wreszcie, przymknąwszy oczy, odważył się. Czuł pod ręką, jak się zwolna odchyliło i zakreśliwszy... Łuk rozwarło na oścież. Nagle odemknął oczy i z krzykiem grozy skoczył wstecz. W trumnie leżały nienaruszone zwłoki człowieka nieco starszego od hrabi. Długa biała broda sięgała do pasa. Chorobliwie wybujały włosy, wyścielały szczelnie ściany dna, pokrywając upiornym płaszczem ręce, tułów i nogi. A z pomiędzy tej Dzikiej o plączy włosów siwo-szarych wychylało się w okolu brabanckich koronek dwoje rąk. Nie, dwoje szponów o nieludzko wydłużonych drapieżnych paznokciach jak kreda białych i bezkrwistych. Był to trup Don Olivaresa de Savadra. Paradoksalny trup postarzały o lat czterdzieści. Alonso miał przed sobą potworną anomalię – Jedną z najdzikszych, z najszaleńszych świata wniósł oczy na niebo, pełen oczekiwania, niepewny, lecz tam w górze cicho było jak przedtem, tylko ponura, rozczochrana chmura, wymknąwszy z Sierra negra, zaciągnęła znów zwartą zasłonę nad zamkiem Sawadrów i jego tajemnicą. Czytał Jacek Brzezowski.